Czyli tak, przypomnijmy sobie naszą ekipę przede wszystkim. A więc tak, na lewej flance Homo sapiens włócznik, oryginalny najemnik, silnie opancerzony starczą. Boi się nocy i jest żarłoczny jak cholera. No, najnowszy rekrut, który do nas dołączył, typowy Lannister górnik. Optymistyczny i nocna sowa. Walczy killoffem. Mamy także Mirka Szczurołapa, który lubi sobie wypić, ale jest ambitny. Walczy buzdyganem w tej chwili. Mamy także Torku, kolejny oryginalny członek kompanii, który został ciężko ranny i ma słabe serce, ale mimo tego jest tu wprawnym szermierzem i walczy z mieczem w pierwszym szeregu znowu. I mamy także Miodorczuka, członka milicji, kolejnego włócznika na prawej flance tym razem. Ambitny, pewny siebie, ale troszkę ranny w tej chwili. A, okej, nos. Będzie musiał się wykurować. W tylnym szeregu mamy Iworoc farmerkę. Widłami tutaj dźga z drugiego szeregu. Nienawidzi bestii, jakichś wilków i tak dalej. Jest czarująca. A, trzy kobiety z tyłu, okej. Mamy także Neatif, która jest kłusowniczką z krótkim łukiem. Atletyczna, ale tchórzliwa. Ale tchórzliwa nie jest Havok. Havok, hazardzistka, która niesie nasz sztandar, a więc łeb dzika na czerwono-zielonym polu. Tak więc hazardzistka, silnie zbudowana, przesądna jednak. Okej, mamy tutaj nieco poziomów, bo wypełniliśmy kolejne zadanie. To więc tak, nadajmy te poziomy, typowy Lannister na początek. Dajmy obronę, jest dobre losowanie. Na pewno potrzebuje więcej kondycji, tak więc dajmy tu jeden punkt. I dajmy atak. Co do perka, dajmy mu poszukiwacza rud. Dzięki temu będzie dużo bardziej celny killoffem albo innymi młotami. A, tylko dwuręcznymi młotami bojowymi. Okej, czyli być może w przyszłości damy mu taką broń. Dajmy mu tego perka. Okej, to jest niezła celność. I ma także troszkę więcej kondycji, czyli to jest dobre. Miodorczuk aż poziom 6. Dajmy atak, dajmy mu troszkę więcej punktów życia. Im więcej punktów życia, tym mniejsze szanse na... tak, jakieś tutaj problemy. Ile ma kondycji? 72. Pytanie, czy dać mu obronę, czy kondycję? Dam na razie kondycję z racji tego, że jest lepsze losowanie trochę. Co do perka, czyli on jest specjalizuje się tutaj we włóczni. Dość mocno. Pytanie, czy dawać mu broni. Tak, ktoś pisał, że to się opłaca dopiero w late game, tak naprawdę. Czyli zobaczmy może coś z tego. Stąd. Pchnięcia. Pchnięcia powodują 15% więcej obrażeń. Okej. Okej, to jest dość dobre. To jest pchnięcie. I on będzie walczył włócznią. Tak, specjalizujemy go we włócznie. Jest typowym włócznikiem. Czyli chyba dam mu to, ale zobaczymy, czy jest coś lepszego. Podwójne trafienie. Czyli jeżeli trafi, to kolejny atak zadaje 20% więcej obrażeń. Też potencjalnie dobre. Wow, jaką ma celność. 91. Kurde. Czyli to też jest kuszące. Ale... Ulubiony przeciwnik, bandyci. Ciekawe, ale sytuacyjne, tak więc chyba nie. Mamy underdog. Okej, włócznikom na flance chyba warto dać tą cechę, bo wtedy kara z tego powodu, że jest otoczony, jest zredukowana. Okej, to jest chyba dość ciężki wybór jest naprawdę, ale to dobrze. To jest dobra gra strategiczna, jeżeli są trudne wybory. Tak, ale jeżeli jest otoczony, on będzie otoczony na flance, czyli chyba muszę dać mu underdog. Wydaje mi się, że to jest dość potężny perk. Eksperci w tą grę na pewno gdzieś w Excelu, jakieś, nie wiem, symulacje wiedzą, co jest tutaj najlepsze. Berserker. Chyba nie. Uniki. Samotny wilk. Urodzony starczą. Dam mu underdog. Wydaje mi się, że to jest najlepsze. Dla jego roli, ponieważ on będzie na flance, on może być, tak, zazwyczaj będzie przynajmniej przez trzech przeciwników otoczony, jak nie lepiej. Dobra, Iworoc, dajmy atak, bo jej celność jest fatalna, to nie jest idealne.
Okej, potrzebuję więcej morale. Morale jest okropne. I dajmy obronę dystansową, jest dobre losowanie. Czyli tak, daliśmy jej to specjalizację w widłach i innej broni drzewcowej. Zobaczmy, co ma na drugim poziomie. Ma kata, co jest chyba dobre dla tych z bronią drzewcową w drugim szeregu. Większe obrażenia tym, którzy są ranni. Równowaga. Plus 15 do obrony, jeżeli całkowita zbroja ma 35. Okej, to będzie troszkę upierdliwe, jeżeli chodzi o mikrozarządzanie chyba. Podejrzewam, że dobre, ale chyba nie na stream. Chyba dam jej kata. Ewentualnie coś stąd. Dajmy jej kata. Okej, i wreszcie kolejny poziom, szósty, także aż ma nasza pani chorąży Havok. Morale oczywiście. Chyba dam jej troszkę więcej punktów życia, bo nie chcemy, żeby jakoś łatwo padła. I dajmy więcej ataku. Okej, co do perka. Okej, zobaczmy, jaki mamy tutaj wybór. Podwójne uderzenie. To pytanie, czy ona może dwa razy dokonać pchnięcia tym... Nie, ma się 9 punktów akcji, ale jeden atak kosztuje 5, czyli tu dwa ataki nie są możliwe. To są kostury, przewaga zasięgu to jest dla broni dwuręcznych, ale nie drzewcowych tego typu. To jest dla strzelców, uniki, może opuszczać dowolnie strefę kontroli. Ale tylko w następnej turze, ok. Jasność. 10% każdych obrażeń ignoruje zbroję. A. Okej, to może być chyba dość do... Być może to. Samotny wilk nie, ona nie będzie otoczona. Trudny wybór. Zobaczmy, czy wcześniej jest coś, co by pasowało bardziej do niej. Unik. Dam gifted. Tak, wydaje mi się, że tutaj nie ma nic rewelacyjnego, co pasuje do tego buildu. Tak więc dam gifted, bo podbicie wszystkich cech z optymalnym losowaniem jest zawsze dobre chyba. Czyli dajmy jeszcze większy atak, niech te pchnięcia będą celniejsze. Morale oczywiście i... Okej, 66 to nie jest dużo, jeżeli chodzi o kondycję, dajmy więcej maksymalnego zmęczenia. Dobra. Zrobione, ogarnięte. Teraz tak, szybko do obozu coś z tym nosem zrobić. I wyznaczmy już zadania obozowe. Czyli tak, mogą być chyba tak jak są. Tylko do leczenia, jeśli my miodorczyk. Tak, troszkę zbieractwa. Okej, dobra, opuść obóz. Dobra, 1500 złota mamy. Potrzebujemy troszkę więcej renomy, żeby mieć dwa kolejne miejsca. Tak, dwóch kolejnych rekrutów. Zobaczmy, czy mamy tu zlecenia. Odkrycie kolejnych ruin. Okej, to jest idealne. W tym czasie nasi ludzie się wykurują. Ile płaci? 310 może być. Ale będziemy tak, powoli zaczniemy brać zadania z dwiema czaszkami. Przyjmijmy kontrakt. Chyba nic nie musimy dokupywać, czyli to wygląda dobrze. Okej, co musimy znaleźć? Rozpadającą się warownię na południe w regionie zwanym Barum. Okej, jest region zwany Barum. Chodźmy na te góry. Jakiś człowiek przybywa do naszej kompanii. Jakieś dwie biedne rodziny się na nas gapią. Słuchajcie, najemnicy. Jeżeli znajdziecie tą fortecę, to najpierw przyjdźcie do nas. Panujący w Tarnstadt nie muszą o tym wiedzieć. Pomyślimy nad tym, ale raczej chcemy budować dobre relacje z tymi miastami. Dobra, rozbijemy obóz na noc w górach, bo widoczność nie będzie rewelacyjna. I też dla bezpieczeństwa. Warto chyba tego dokonać. Dobra. Okej, troszkę upolowaliśmy, troszkę pozbieraliśmy, troszkę leków. Świetnie. To mi się podoba. Troszkę napraw dokonaliśmy. Ruszamy dalej. Czyli to ma być na południe gdzieś. O, jest, znalezione. Zobaczmy, co to za lokacja.
Wchodzimy tu? Może to jest kryjówka bandytów? Tak sobie teraz myślę. Skoro oni nie... Nie wiem, czy to jest powiązane. Ten fakt, że mieliśmy ten event, że oni prosili o informacje. To jest dobre pytanie. Jakieś problemy z Twitch? Aha, ja mam dobrze, jeżeli chodzi o internet. Okej, ja mogę tu wejść i możemy się wycofać, jak wiemy. Przynajmniej mogliśmy wcześniej. Gdyby byli bandyci, to warto było to złupić. O, nie. Okej, jest nekromanta tutaj. Tak, bo zombie nie miałoby tu... Okej, wycofam się. Wycofujemy się. W tych poprzednich ruinach, gdzie były trzy nachrezery i same zombie, tam być może byśmy dali radę. Ale jeżeli jest nekromanta, to nie. Dobra, pierwszą fazę wycofania się ręcznie, tak żeby nas... Chociaż nie, zombie nas nie doścignął. Tak, czyli tu jeden nekromata. Widać to po inicjatywie. Może byśmy dali radę, ale mogą być straty. Wydaje mi się, że nie warto. Tak, wydaje mi się, że nie warto. Gdybyśmy mieli jeszcze tych dwóch najemników, to być może. Okej. Dobra, wróćmy skasować 300 koron. Troszkę renomy. Troszkę doświadczenia też. Okej, Twitch wam nie działa? O cholera. To co, nie wiem, czy mam streamować, czy nie? Jest... Okej, jest dużo mniej widzów niż normalnie. Okej, dobra, nie... Okej, błagają. Ten koleś nas błaga, żebyśmy mu powiedzieli, gdzie jest ta forteca, ale my tego nie robimy. Działa dobrze, okej. Dobra, zobaczmy to drugie zadanie. Do Evelyn Marku. Karawana. Chyba to chyba weźmiemy, bo chcemy wrócić chyba tam na zachód. 380-90 koron za głowę. Chyba to wezmę. 1800 to jest dobre. Pytanie, czy kupujemy coś... Nie, trzymajmy złoto na nowych rekrutów i wtedy kupimy nowe rzeczy. Chociaż może zaczniemy powoli w coś inwestować. Czy warto kupić tą kolczugę? Okej, nie, musimy kupić narzędzia. Tu ceny nie są zbyt dobre. Tam gdzie dojedziemy, powinniśmy mieć dobre ceny. Sprzedamy też te po barbarzyńcach łupy. W sumie z tych barbarzyńców możemy chyba zdobyć jakieś rzeczy. Rozmontujmy w sumie tak. Zróbmy tak. Po pierwsze, zobaczmy, czy mamy tu jakieś elementy pancerza, które moglibyśmy wykorzystać. Okej, na pewno nie tą tunikę. Ale być może to, grube futra. Okej, to daje tylko 10. Czyli chyba nie, chyba nawet nie mam komu tego ubrać. Wszyscy mają lepsze rzeczy w tej chwili. To ma 30. Dobra, to nie jest rewelacyjne. Ogólnie. Czyli chyba nie. Dobra, chodźmy do obozu. I zacznijmy... odzyskiwać. Tak, przeróbmy te zdobyte rzeczy na... narzędzia, jeżeli to możliwe. Okej, czyli te wszystkie rzeczy z shiftem tu można? Nie. Muszę przyciągać, troszkę upierdliwe. Weźmy to uszkodzone włócznie. Rozwalmy ten miecz. Te rzeczy... Okej, dobra, to mi się podoba. Zostawmy nóż. Te rogi, kusza zostaje. Krótki łuk być może też. Te rzeczy do odzysku, okej. I teraz tak, nowe zadania.
Czyli tak, po pierwsze, kto będzie dobry, jeżeli chodzi o ten odzysk? Salvage. Typowy Lannister, górnik. Okej, wysyłamy go do tego. I dajmy też tutaj Mirka. Też jest w tym całkiem niezły. Okej, czyli tu zbieramy. Polowanie. Okej, dobra, może być zadania wyznaczone. Obóz. Będziemy też polować, zdobędziemy troszkę leków. Chociaż polowania nie są chyba konieczne. Natrafiamy na jakiegoś mnicha. Okej, który piwo chyba niesie. Nie, jakąś... A, tak. Chce nas poczęstować piwem. Czemu nie? I świetnie. Piwo było bardzo, tak bardzo naszym najemnikom smakowało. Poprawa morale doskonale. Okej, słyszałem jakieś łańcuchy. A, jeden z... Okej, jakiś możny chce, żebyśmy go wypuścili. Nie, nie będziemy... Nie chcę psuć relacji w tym podejściu. Tam więc ignorujemy go. Okej, tam jest nasz cel. To dobrze, dokładnie w to miejsce chciałem pójść. Teraz tak, nie musimy chyba polować, bo jedzenia mamy w sumie masę. Tak, to surowe mięso zgnije i tak. Czyli wyznaczmy myśliwych do innych zadań. W sumie może trening nawet. Native. Okej. I Havok też niech trenuje. Okej. Okej, odzyskamy też prawie wszystko, cały ten złom, przerobimy na narzędzia. Czyli na Twitchu znowu jakieś problemy? Tak, oni mają problemy. Tak, są. Co jakiś czas coś nie działa. Okej, barbarzyńcy atakują. Nie widziałem ilu. Patrzyłem na czat. 9. Okej, to są trale. Walczymy z nimi. Mają broń miotaną. Okej, nasi łucznicy nie będą do końca efektywni. Pytanie, czy się wycofać i skorzystać z pomocy członków karawany. Wiecie co? Tak. Wydaje mi się, że tak. Po co ponosić straty i być rannym niepotrzebnie? Chociaż, kurde, oni będą rzucać tą... oszczepami. Chyba, okej, ustawię chyba linię tutaj mniej więcej i tutaj będziemy się tylko bronić. Coś takiego chyba zrobimy. Tak, żeby oni troszkę pomogli. Okej, dobra, okej. Może być. Czyli tak, wyślijmy Miodorczuk tutaj i niech zasłania Neati. Tarcza do góry. Dobra, czyli tu jest jakaś linia. Może być. I tu linię ustawimy u góry. Typowy Lannister chyba może zaatakować naprzód. Niestety pudło. Havok dajmy. Dajmy tu. Homo sapiens naprzód. Pchnięcie, dobrze. Torku, dawaj tu i tarcza do góry. Obawiam się tej broni miotanej. A, tu jest troszkę niefortunnie. Dobra, Mirek, tarcza do góry. Poczekajmy na nich i przerzuć. I Worot, dawaj tu na razie. Okej, co oni na to? Okej, dużo broni miotanej. I ruszają do ataku, czyli linie się ustawią. Tu trochę dziwny ruch. Podłują.
To fakt, że jest noc, akurat nam tu sprzyja odrobinę. Dobra. 26% szans na trafienie. Z przycelowaniem 41. Chyba dwa szybkie strzały. Dobrze, jest bardzo dobre trafienie. I tu będziemy mieli walkę, okej. Okay. Typowo Lannister krwawi niestety. To jest tak. Paskudna cecha tych kurde... tego poroża. Ale członkowie karawany nam tu pomogą. Oni są dość w sumie dobrze, nawet przyzwoicie uzbrojeni. Okej, okay, zabiję tutaj jednego za chwilę. Czyli spoko. Iworoc, dobre pchnięcie widłami. Mirek naprzód. Niestety pudło. Homo sapiens. Dwa dobre pchnięcia. Czy Havok go dobije? Czy tam ją? Tak, doskonale. Zostało 8 przeciwników w tej chwili. Typowo Lannister krwawi, ale ma dużo punktów życia. Chyba może zaatakować. Dobre uderzenie kill-offem. Teraz tak, tutaj przychwyćmy tego. Dobre pchnięcie, torku. Dobija przeciwnika doskonale. Okej, okay, dobra, i naprzód, żeby zdemoralizować troszkę tego przeciwnika. Okej, okay, torku się broni, uniki blok tarczą, dobrze. Okej, okay, ciąży za toporkami. Havok obrywa i pancerz zniszczony praktycznie. I tu mamy też oszczepnika, okej. Okay. Są na tej wysokiej pozycji. Jeden członek karawany ginie, ale ginie też barbarzyńca. Dobra. Dwa dobre uderzenia. Do tego strzelajmy. Iworoc naprzód. Niestety blokuje to tarczą. Dobre pchnięcie, Havok. Torku robi dobrą robotę. Tak, bardzo, bardzo dobra celność. I typowo Lannister uderza tego na wzniesieniu. Tylko musimy uważać na typowego Lannistera. O kurde, Havok trzeba wycofać. Havok trzeba wycofać. Dobra, członkowie karawany zabijają tego. Dobra, czas ich otoczyć. Chodź z tej strony, Homo sapiens. Nie zaatakuje, ale to nie szkodzi. Tu niestety mamy pudło. Havok wycofuje. Jest ranna dość mocno. Czyli ta obrona dystansowa też jednak jest, kurde, ważna. Świetnie. Miodoczuk robi porządek na tej flance. I Torku zabija kolejnego. Typowo Lannister, okej. Okay. Świetnie, dobił go, okej. Okay. Już nie będę go ryzykował, tak, typowo Lannister niech tutaj nie wchodzi. Torku być może wejdzie na to wzniesienie. Czyli zostaje tylko ten barbarzyńca. Okej, okay, dwa dobre pchnięcia. I Torku, dobra robota. Okej, okay, jakie mamy tutaj łupy? Oszczepy, troszkę paciorków. Okej, okay, całkiem dobre łupy. To mi się podoba. Tylko teraz tak, leczenie. Czyli nowe zadania w obozie wyznaczmy. Okej, okay, mamy też kontuzję w czasie treningu niestety. To jest minus. Dobra, bo możemy być ponownie zaatakowani. Czyli szybko obóz leczniczy opatrzyć te rany. Dobrze, że mamy leki. I teraz tak, ranni. Leczyć się. Czyli Havok. Paskudne rany. Typowy Lannister także ranny i Homo sapiens. Niech się kurują.
Okej, natrafiamy na jakiegoś samotnego człowieka, który siedzi tutaj na ścieżce. Zainteresował się tym, że jesteśmy najemnikami najwyraźniej. Pytamy go, czy chce się do nas przyłączyć. Najemnik, który przychodzi na emeryturę. Okej, podarował nam tunikę i miecz. Bardzo dobrej jakości jednoręczny miecz. Okej. Tak, to jest dużo lepsza broń, którą dajemy oczywiście Torku, naszemu szermierzowi. Czyli ma, do tej pory walczył krótkim mieczem, 30-40 obrażeń. To ma 40-45. Musimy go naprawić, ale to jest dużo, dużo lepsza broń. A w końcu. Oczywiście idealnie byśmy chcieli, żeby wszyscy otrzymali taki upgrade. Typowy Lannister ma kolejny poziom. Dajmy mu atak, dajmy mu obronę i... kondycji będzie potrzebował, ale niezbyt dobre losowanie. Dajmy więc tym razem punkt życia. I co do perków. Okej, mamy tutaj poziom drugi. Rozwalanie tarcz, szybkie ręce. Cut, backstabber. Chyba dam mu gifted. Dam mu gifted. Czyli kolejny darmowy taki poziom z dobrym losowaniem. Dajmy atak, obronę, maksymalne zmęczenie. Okej, to mi się podoba. Tak, to podejście idzie dużo lepiej. Mamy dużo, dużo lepiej wyszkoleni są nasi najemnicy. A mamy ten sam dzień, na którym się skończyło poprzednie podejście. Tylko tak, mam nadzieję, że nie będziemy... O kurde, 12 barbarzyńców. Tak, okej, to jest minus tego północnego szlaku. Okej, czyli 10 barbarzyńców i kurde psy. I nie będę mógł skorzystać za bardzo, kurde, z członków karawany, bo te psy mnie tu przyblokowały, cholera. Okej, to nie jest idealne. Dobre trafienia, Native. Chcielibyśmy wejść na ten wzgórek, jeżeli to możliwe. Wykonał ambicję po tej walce, racja. Tak, 12 przeciwników, faktycznie. Okej, niestety pudło, przejdź na północ. Okej, to może być potencjalnie niebezpiecznie, cholera. Dobra, robota miodorczuk. Dawaj typowo Lannister tutaj. Dobra, pies wyeliminowany, dobrze. Havok, czekaj. Dobra, jak się... Okej, ja chyba cofnę troszkę naszych ludzi, tak żeby troszkę wykorzystać członków tej karawany. Torku chyba damy na tą pozycję. Niech uniesie tarczę. Zobaczymy, co oni zrobią. Homo sapiens ranny, cholera. Dajmy go tutaj. I może mur włóczni, żeby... Tak, zobaczymy, co oni zrobią. Teraz tak, Havok mogłaby przejść dwa pola i zaatakować, ale to tak, nie jest idealne miejsce. Dawaj tu. I co, nie na to. Bo Lannister oszołomiony, w głowę dostaje. Rzucają szczepami członków karawany. Homo sapiens się broni. Tu obawiam się, żeby Native nie była zaatakowana bezpośrednio. Okej. Troszkę się cofają. Dobra, tych dwóch członków karawany pomoże w walce z tym. To jest dobre i ten flankuje na północy. Okej. To jest nawet dobrze, że tak, zaangażowaliśmy troszkę tutaj do pomocy tych członków karawany. Teraz tak, pytanie, gdzie Mirka wysłać? Chyba tutaj na północ. Chociaż nie, tu mógłby zaatakować. Dawaj tu. Dobre uderzenie. Native. Dawaj krok naprzód i strzel w tego. Dobrze, ciężko ranny. Sztyletują tego. Okej, tu nie jest troszkę zagrożona nasza druga linia. Dobra, i Worot. Dawaj tu. Dobra, robimy powoli porządek tutaj. I Havok. Wciąż ma te rany. Obawiam się o nią jak cholera. Jedno pchnięcie i wycofać się.
Z torku będę musiał zejść stąd jednak chyba. Dobra, tutaj nikt nie wejdzie, bo kontroluje tą strefę. Czyli torku dawaj tu i zaatakuj tego. Świetnie, jest dość ciężko ranny. Homo sapiens. Okej, on ma, będzie miał fatalną celność. Czyli niech się broni, tylko niech tankuje. Może jeden atak, jedno pchnięcie. Tak, nie trafił. Okej, jeden członek karawany zabity, ale ten powinien... Tego powinni zabić niebawem. Okej, to był jednak błąd. Ten barbarzyński tral w tej chwili na wyższej pozycji. Ale jak na razie dobrze, nikt z naszych nie jest jakoś strasznie zagrożony. Tu jest troszkę niebezpieczna sytuacja. Ale prawie wszyscy barbarzyńcy są w zwarciu w tej chwili, czyli powinno być to pod kontrolą. I Iworoc niestety buduje. Okej, okay, zabijają tego, dobrze. I zajmą się tym. Neomatif, okej, okay, musimy się tego pozbyć. Neomatif ma tutaj dość spory problem. Czekaj na razie. I teraz tak, Miodorczuk może działać. Niech... to dobre pytanie. Okej, okay, tu nie zdoła zaatakować, czyli dawaj tego, zneutralizuj. Havok. 63% na trafienie, 53% tutaj. Ten jest bardziej niebezpieczny. Ale niestety pudło, okej. Okay. Spróbujmy go zepchnąć. Nie wiem, czy mogę, bo tu... Atakuj. Okej, okay, dobrze. Dzięki... O, torku jest zwolniony dzięki temu. Dawaj torku tutaj. Okej, okay. Neatyp jest zagrożona jak cholera. Nie ma jeszcze cech, żeby się móc wycofać łatwo. Czyli to nie jest idealne. Okej, okay, możemy mieć straty. O nie, dobra, ogłuszył tylko Iworoc i nie zadał zbyt dobrych obrażeń. Havok, kolejna paskudna rana, ale żyje. Chyba damy radę, bez strat. Okej, okay. Tutaj to wygląda dobrze. Skupmy się na tym przede wszystkim. Jest w sumie dość, jest otoczony, czyli... To bonus tego wzgórza jest odrobinę niwelowany. Havok niestety buduje. Ale dobre pchnięcie sztyletem na api. Okej, okay, Miodorczuk tarcza do góry defensywnie. Tu jest ich troszkę, kurde, dużo. Dobre pchnięcie. Dobra, torku. Pozbyć się tego. Dobrze, do końca się nie udało. Dobre uderzenie. Aj, kurde, wciąż możemy ponieść stratę. Dobrze, bronimy się na tej flance. Świetnie, Neatif go sztyletuje. Dobra, trzymamy się tutaj w tym drugim szeregu. Jest względnie dobrze. O kurde, Homo sapiens potrzebuje pomocy natychmiast. Okej, okay, dobra. Dobra robota. Pomóc teraz Homo sapiensowi góry. Dawaj torku naprzód. Flankować go, dobra rana. Miodorczyk też jest tutaj odrobinę zagrożony. Tarcza do góry, pchnięcie tego, dobrze, zabity. Typowy Lannister. Dobra, zaatakuj tego z wyższej pozycji. Ucieka, dobrze. Homo sapiens nie może się bronić, jest zmęczony. Okej, okay. Abyśmy nie stracili Homo sapiensa. Dawaj łuk, wiesz? Neatif i... Okej, nie może... Okej, kurwa. No dobrze, odrobinę obrywa. Okej. Okay. O, przeżył, dobra. Żyję. Pomóżmy tu. I Havok naprzód. Świetnie. Przykuwa go piką. Torku zabija kolejnego. Został tylko jeden. Który ucieka. Okej, okay, wygrywamy bez strat. Doskonale. To jest dobry progres. Jesteśmy dużo silniejsi, ale nie wiem, czy przetrzymamy kolejny atak, jeżeli on niebawem nastąpi. Dużo łupów. Dobra, ja zlecę więcej do przerabiania narzędzia chyba. Zobaczmy właśnie te łupy.
Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. To jest dobre. To jest dobre. Zwykła koszulka kolcza. Okej, to jest bardzo dobre nawet, wręcz. Okej, to nie jest rewelacyjne, ale ta przeszywanica jest całkiem dobra. Aha, to jest to, co nosił Homo sapiens. Dobra, czyli tak, po pierwsze chcemy opancerzyć najlepiej naszych włóczników na flankach. Czyli zobaczmy, ile mamy tutaj tego pancerza. Nie, chwila, co, który on nosił? Dobra, dajmy Homo sapiensowi tą koszulkę kolczą i na to... tak, ten z prymitywne skóry. To będzie dość dużo pancerza, jeżeli dokonamy tutaj w całości napraw. Tak, czyli to jest... Okej, to jest niezły upgrade. Dobra. I zadania obozowe... Okej, wykorzystamy ten czas, żeby przerobić to kiepskie uzbrojenie na narzędzia. To jest, będzie spora oszczędność. Kilka ran opatrzonych, dobrze. Wyznaczmy nowe zadania obozowe. Okej. Czyli tak, po pierwsze odzysk. Okej, te rzeczy. Te oszczepy może zostawię, może je sprzedamy? Zobaczymy. Nie potrzebujesz tyle włóczni, zostawmy sobie tylko jedną. Dla jakiegoś nowego rekruta. Ten miecz, to wszystko. Zostawmy też nóż. Te wszystkie rzeczy idą tutaj. Z tego powinno być całkiem dużo narzędzi. A, to jest potrzebny czas, czyli troszkę więcej ludzi chyba przesuniemy do tego zadania. Bo tu w tej chwili tylko jeden pracuje. Demon, dzięki za suba, witamy na pokładzie. Wielkie dzięki. Prawym przyciskiem myszy mogę szybciej? Okej. Miecz zostaw też być może dla nowego rekruta? A, w sumie tak. Dobra. Czyli tak, skierować teraz ludzi do odpowiedniego zadania. Po pierwsze, szybko opatrzyć rany. Bo Havok ma pęknięte żebra. O kurde. Oberwała paskudnie. Ale żyje. Dobra. Czyli tak, odzysk. Tu będziemy mieli dość dużo roboty. Typowy Lannister do odzysku. I Woroc. Tak, trzech ludzi do odzysku. Na razie nie będziemy chyba trenować. Będziemy potrzebować troszkę więcej leków, bo ich zużywamy dość dużo, czyli Neatif zbieraj. Dobra, i leczyć się nie musi Miodorczuk, czyli... W sumie do odzysku ich dam. Mamy dość dużo tych rzeczy. Czyli Miodorczuk do odzysku i Torku do odzysku. Dobra. O! Ambicja zrealizowana! Zyskujemy renomę. I więcej morale. Kolejna ambicja, okej. Czyli tą ambicję dość długo realizowaliśmy, ale dajemy radę. Czyli tak, przyciągnąć uwagę jednego z rodów możnych. 1050 renomy zdobyć. Niedaleko jesteśmy tego w sumie. Odwiedzić każdą osadę na mapie. Troszkę skomplikowane. Pokonać 5 stad bestii. Niebezpieczne. Albo 5 walk na arenie na południu. Nie byliśmy jeszcze na południu. Kurde, trudny wybór. Trudny wybór. Być może zaczniemy robić z jedną gwiazdką te zadania z bestiami. Troszkę to jest stresujące, ale jesteśmy dużo potężniejsi chyba. Tak, 5 zadań z jedną gwiazdką. Jakieś tam nachrewzery, czy tam wilki. Powinniśmy dać radę dość szybko. Weźmy opcję numer 3. O! I mamy na tyle dużo renomy, że... Jesteśmy kompetentni. 925. A, kurde, mogłem wziąć z tymi możnymi. Nie myślałem, że aż tyle mamy renomy w tej chwili. No ale dobra. Okej, dwa nowe okienka się zwolniły. Możni otwierają nowe zlecenia też, wiem. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu, jeżeli chodzi o tą karawanę. Tutaj, z tego co pamiętam,
Jakichś wielkich hord barbarzyńskich nie było, ani bandytów w tej okolicy, czyli chyba nie będziemy zaatakowani. I tak, tutaj powinniśmy dostać jakieś misje na pokonanie tych bestii. 1600 koron. Dostaniemy 90 za każdego pokonanego... A, to jest dobre pytanie. Czy dostaniemy za pokonanego przeciwnika, czy nie? W tej karawanie. Okej, 605 wpada nam. Eulenmark dobrze zaopatrzone w tej chwili, czyli ceny będą lepsze. Mamy leczenie i świetnie, wytworzyliśmy 39 narzędzi, czyli warto używać tej opcji. Ona jest dość dobra, ruszamy dalej. Okej, Homo sapiens jeszcze do końca nie wyleczony. Ale do jutra to się wyleczy. Okej, to jest paskudna rana, ale mamy kolejne poziomy. Dobra, Homo sapiens poziom 6, włócznik. Fatalne losowanie w ataku, czyli tu nic nie daje, ale dajemy obronę, dajemy... Ma dość coraz cięższy pancerz, czyli dajmy mu maksymalne zmęczenie i dajmy mu punkty życia. Morale wygląda całkiem dobrze chyba. O, i tu też możemy sprzedać te rzeczy. Czyli to jest dobre, okej. Czyli kolejny poziom. Mistrzostwo pchnięć. Nie, underdog też. Tak, on tak oberwał paskudnie, a gdyby miał underdoga, być może tak paskudnie by nie oberwał. Jest na flance, czyli tak, będzie otoczony, a to zredukuje kary za to. Torku poziom 6. Wow, ten atak ma, będzie miał absurdalnie wysoki. Dajmy tu więcej, dajmy maksymalne zmęczenie i dajmy mu troszkę obrony. Dobra, jakie losowanie? Czyli jest mistrzem tego miecza jednoręcznego. Przewaga zasięgu. Pytanie, czy będziemy chcieli mu kiedyś zmienić jednoręczny miecz na dwuręczny. Chyba nie, bo ma już, jest już wybrana specjalizacja w jednoręcznym. Underdog chyba nie, bo jest w środku naszej formacji. Uniki. Berserker. Czyli raz na turę zabicie przeciwnika daje 4 punkty akcji. Byłby niezły. Kurde, chyba Berserker. Albo chociaż rotacja może być dość dobra. Kurde, trudne, tak, trudne pytanie. Dobra, nie chcę za długo się zastanawiać, dajmy Berserkera. I Iworoc ma poziom 4. Dajmy atak, bo ona jest niezbyt celna. Tak, ona nie jest zbyt idealnym najemnikiem, niestety. Dajmy troszkę więcej morale i dajmy obronę dystansową. Tak, nie jestem do końca zadowolony z Iworoc, ale zobaczymy, może się poprawi. Dajmy to. Czyli pracownica, stodoły, stajni. Spory bonus do obrażeń, jeżeli używa tak, tych narzędzi rolniczych. Mamy tu widły w tej chwili, ale też część tego bonusu pójdzie potem do broni drzewcowych, lepszych, jeżeli takie kupimy. Okej. Dobra, chodźmy do Eulenmark. Tu nas chyba lubią, ceny powinny być dobre. Okej, mamy kolejne zadania. Czyli tak, po pierwsze jest dobrze zaopatrzone. Okej, to drewno jest dość tanie, moglibyśmy kupić. To jest bardzo dobra cena, sprzedajmy te paciorki, które zdobyliśmy na barbarzyńcach. Okej. Okay. O kurde, jesteśmy w dobrej sytuacji, w dobrej formie. 3000, ale potrzebujemy też nowych najemników. Wiecie co? Dobra, czas chyba na upgrade. Ja zacznę powoli kupować lepsze uzbrojenie. Kupmy ten zardzewiały kapalin. Tak, zacznijmy się opancerzać odrobinę i kupmy też jedną koszulkę kolczą. Dobra, na razie tyle, jeżeli chodzi o uzbrojenie, nie chcę przesadzać tutaj. A, kurde. A, to jest dobra cena, dobra, kupię. Czas na upgrade. No, tak, kolejny tier włóczni, to jest włócznia na dzika. Na razie chyba wystarczy. Hak, to jest lepsza broń drzewcowa. Dobra, na razie wystarczy, musimy nowych rekrutów kupić i zaopatrzyć. Ale tak, na pewno to co zrobię, to dam tą nową ulepszoną włócznię Homo sapiensowi. Nie Miodorczukowi na razie, bo on ma bonusy... Tak, konkretnie do włóczni milicji. Czyli na razie niech używa tej włóczni milicji. W pierwszej kolejności damy to Homo sapiensowi. Co to jest za różdżka? Nie wiem. To jest chyba mod dodaje chyba. Mistyczny kostur z kryształowym kulem, który świeci w dziwne sposoby.
Tak, to chyba mod dodaje. Nie mam pojęcia, jak to działa. Dobra, nowi rekruci. Kogo byśmy chcieli? Jednego łucznika i jednego kogoś do pierwszego szeregu chyba. I to jest dobra okolica, żeby znaleźć dobrych łuczników potencjalnie. Ja konkretnie będę chciał chyba myśliwego. W jednej z tych osad powinien być myśliwy. Okej, tu nie widzę myśliwego. Chodźmy na południe, tam jest leśne takie. Łowca czarownic. Za drogi. Chodźmy na południe do Tannenweiler. Tam powinien być myśliwy, tak mi się wydaje. Czy Wartails się pojawi? Może kiedyś tak. Minus Wartails jednak jest taki, że to nie jest takie sandboxowe jak to i troszkę długie. Ale słyszałem, że bardzo dobre, tak więc możliwe, że kiedyś się pojawi. Okej, mamy tutaj wytwórcy łuków. Kolejnych kłusowników. Jest myśliwy. Niezbyt dobre gwiazdki. Krwawi, boi się możnych. Kiepskie losowanie i kosztuje 1000, ale to dlatego, że ma dobry łuk. Ja tak, ja ze względów fabularnych nie chcę za bardzo dublować profesji. Okej, może tego wytwórcę łuków spróbujemy? Mniejsze szanse na friendly fire, boi się bestii. 590, okej, nie wiem, czy będzie miał dobre cechy. Zobaczmy. Rozdaj nowy hełm i zbroję, jak najmę nowych ludzi. To wtedy. Okej, nie jest rewelacyjny, ale może być. 52 jedna gwiazdka, to jest dość dobry startowy poziom. Tylko pytanie, jakie będzie miał perki. Okej, tu nic nie ma. Ma specjalizację w kuszach, jakby co? Okej, dobra, zrobię z niego kusznika. Zrobimy z niego kusznika. Czyli to... Okej, wylosujmy mu imię szybko. To będzie... Alkalkalimor. Alkalkalimo. Który był w Rimworld chyba. Tak, był. Bowyer. Nie wiem jak... Nie wiem jak po polsku się rzemieślnik, który wytwarzał łuki w średniowieczu... Jakoś dziwnie się nazywa. Dokładnie nie pamiętam jak. Kusznik wytwórca łuków. Niezła ironia. Tak, trochę tak. Tylko właśnie. Pytanie, czy... Pytanie, czy dawać mu kuszę teraz. Bo jego celność nie jest rewelacyjna, czyli być może warto mu dać broń drzewcową na początek. Dobra, daj. Dobra, nie, dobra. Niech będzie kusznikiem. Tak czy inaczej. Dobra, czyli jego do drugiego szeregu. Tu jeszcze kogoś jednego najmiemy. I wtedy rozdamy nowe rzeczy. To jest całkiem niezły podkład. Troszkę będzie męczyło, ale dobra. Zbroję rozdamy za chwilę. I zobaczmy, czy mamy tutaj jeszcze jakiegoś potencjalnie rekruta. Nie pamiętam, czy drwale to jest dobra profesja. Tu mamy jednego drwala, zobaczmy. Jest obrona. Żelazne płuca to jest dobra cecha. Uwodzicielski. Uwodzicielski drwal. Kosztuje 300. Okej, zobaczmy go. Zawsze mogę go zwolnić. A nie, gwiazdki nie są w dobrych miejscach chyba. To jest dobry atak, wysoki. Ale coś tak nie wiem. Ma perki do toporów też. Okej, może go zostawimy. Zobaczymy. Ma jedną gwiazdkę w obronie, czyli nie jest kompletnie fatalnie. Dobra, pytanie, czy możemy kupić tu jakiś topór dla niego? Hatchet, to jest pierwszy tier, czyli to nie jest rewelacyjne, ale dobra, kupmy mu. On powinien dość szybko zdobyć doświadczenie ogólnie.
i wtedy już nie będzie kompletnie fatalny. I tarczę jeszcze potrzebuję. Okej, okay. Większość złota poszła i musimy jeszcze dokupić odrobinę ekwipunku. Ale mamy 10 najemników w tej chwili, czyli dużo, dużo lepiej. Dobra, wylosujmy mu imię także. Zobaczmy. Nie tu. To będzie nie tu. Okej. Okay. Dobra, czyli teraz tak, rozdajmy nowe uzbrojenie. Dajmy ten... A, to jest warstwa pierwsza? A, tak, okej, okay, dobra, zgadza się. Miedorczukowi dajmy ten zardzewiały kapalin i tą szarfę. Okej, okay, musimy, kurde, im dokupić coś wciąż. Czyli dużo złota poszło na to. Dobra, kup ten czepiec, kup ten kapelusz, kup jedną zbroję stworzoną. Dobra, okej, okay, dobra, to wystarczy, jeżeli chodzi o wydatki, to są masywne wydatki. Okej, okay, to sprzedam, bo z tego chyba nie możemy nic odzyskać, bo jest kompletnie zepsute. Czyli te rzeczy sprzedajmy. O, to jest dobra, okej, okay, sprzedajmy ten bursztyn, zapomniałem o tym bursztynie. Warto to sprzedać. Czy będzie seria z Baldura? Nie, bardzo dobra gra, bardzo chętnie bym zagrał, ale to będzie zbyt długa seria, żeby zainteresowała widownię na dłuższy czas. A poza tym wszędzie tego jest pełno. Dobra, uzbroimy szybko naszych ludzi. Czyli dawaj ten czepiec, masz kapelusz. W sumie, okej, okay, kapelusz dajmy także typowemu Lannisterowi, to daje odrobinę obrony. Czyli nie jest kompletnie bez znaczenia. Okej, okay, to jest przyzwoity podkład, nie rewelacyjny, ale nie fatalny. Mamy też jeszcze tą jedną kolczugę. Okej, okay, Homo sapiens ma kolczugę. Dajmy mu to w sumie. Miodorczukowi dajmy drugą kolczugę. Okej, okay, nie tu, masz to. I tą zbroję dajmy Alkalkalimo. Może jeszcze kupmy mu czepiec jakiś lepszy. Okej, okay, nie ma tu nic takiego dobrego. Dobra, dobra, poczekam na razie z tym. Okej, okay, nowa ekipa. Dajmy mu też nóż. I jeszcze jedną... Jeszcze jeden kołczan bełtów byłby dobry. Ale tu mamy tylko... A, są. Okej, okay, są bełty. Czyli kupmy także to. Tak, to będzie rezerwowe. Ma wypadek. Gdyby mu się skończyła amunicja. Okej, okay, weźmy, zobaczmy zadanie, jakie tutaj jest. Wciąż mamy rannych, ale zobaczmy. Okej, okay, to nie, to są jakieś dość groźne potwory, czyli chyba odpuszczę. To są chyba Alpy. Mamy jeszcze ran, mamy wciąż rannych. Więc chyba poczekamy. Chodźmy do Eulenmarku. Legends of Grimrock, bardzo dobra gra. Bardzo dobra gra. Grałem w nią, nie przeszedłem ogólnie. Była dość skomplikowana pod koniec, ale super klimat oldschoolowych RPGów. W młodości duże wrażenie na mnie zrobiło Dungeon Master 2 gra. Nie wiem, czy ktoś, tak niewielu chyba pamięta. Genialny klimat tam był i też bardzo trudne to było. Dobra. Karawana. Nie. Przesyłka. Nie, to nie są do końca te zadania. Chciał. Też gdybyśmy mieli więcej kapitału, moglibyśmy kupić te deski i z dużym zyskiem sprzedać gdzieś. Nie potrzebuję chyba też tych krótkich łuków, chyba sprzedam. Sprzedajmy też to. Dobra, lubią nas też doskonale w Gemeinschaft. Te trzy miasta ogólnie, mamy bardzo dobre relacje z nimi. Czyli dobre ceny. I tak dalej. Weźmy zlecenie stąd. Czyli teraz musimy 5 bestii pokonać. 5 misji z bestiami. 600 koron, za co? Odzyskanie artefaktu. Okej, okay, dobra, to są bandyci. Walnijmy to zadanie na szybko. Wpadnie nam nieco, całkiem dużo gotówki w sumie.
A to są te ślady. Tutaj była kompania najemników, która się nazywała Grudgebringers. Chyba ktoś grał w Shadow of the Horned Rat kiedyś. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay, to jest horda, ale najniższego tieru bandytów. Czyli powinniśmy ich zjeść na śniadanie. Dobry trening dla naszych nowych rekrutów. Ale dobra, mamy prawie 20, zróbmy przerwę. Po przerwie masakrujemy tą bandę złodziei. I tak, zaczynamy brać chyba zadania z dwoma gwiazdkami w tej chwili, bo tak, te z jedną, niektóre są już troszkę łatwe. Dobra, krótka przerwa, zapraszam za parę minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21:00.